Może tytułem zakończenia i swoistego podsumowania posłużę się wywiadem, który swego czasu miał miejsce w programie Early Show. To jest program z Anną Graham, to jest słynna, znaczy córka słynnego Billy Grahama, postaci kościoła protestanckiego. Ten wywiad jest dostępny w różnych odsłonach, w różnych wariantach, na wielu stronach internetowych, warto sobie go gdzieś tam odnaleźć. Ja tylko może tak nie wątpię po punkcie, ale tak skracając, opiszę tylko, jak wyglądał ten wywiad. Otóż pani Annie Graham zadano pytanie, które na tamtym etapie wśród Amerykanów rodziło, no, było szczególnie ważne. Chodzi o wydarzenia z 11 września 2001 roku. Pani Annie Graham postawiono pytanie, jak Bóg mógł dopuścić do czegoś tak okropnego, jak wydarzenia z 11 września? I wtedy Anna Graham odpowiedziała bardzo przytomnie. Wydaje mi się, że Bóg był prawdziwie smutny tym, co wydarzyło się na Manhattanie. Na równi z nami, a może nawet jeszcze bardziej. Był jednak obecny. Od wielu lat nieustannie mówimy Panu Bogu, by nie interweniował w naszych wyborach. Chcieliśmy, by odsunął się całkowicie od naszego życia. Bóg został w ten sposób wypchnięty poza obszar całego naszego społeczeństwa. Wręcz zmuszono go do całkowitego wycofania się, odejścia na bok. Jak więc możemy oczekiwać Jego błogosławieństwa czy szczególnej opieki, jeśli dajemy Mu jasno do zrozumienia, że ma nie wchodzić w nasze sprawy? Najpierw zaczęto mówić o niestosowności modlitwy w szkołach amerykańskich. Modlitwy, którą niegdyś tradycyjnie odmawiano. Zgodziliśmy się na to. Następnie ktoś wspomniał o tym, że byłoby lepiej, gdyby nie czytano Biblii w szkołach. Biblia, która nakazuje nie zabijać, nie kraść, nakazuje kochać bliźniego jak siebie samego. Ktoś wspomniał, że lepiej by było, gdyby jej nie czytano. Zgodziliśmy się z tym. Potem naukowiec Benjamin Spock zaczął zachęcać do tego, żeby nie karać dzieci, ponieważ ich to bardzo stresuje. Twierdził bowiem, że każąc dzieci skrzywiamy ich formację, ich osobowość, a ich mniemanie o sobie może zostać zachwiane. Trochę później syn doktora Spocka popełnił samobójstwo. Dalej kontynuuje Anna Graham. I my na to z zachwytem odpowiedzieliśmy naukowcowi. Świetny fachowiec, wie co mówi. Zgodziliśmy się z tym. A później ktoś stwierdził, że żaden z nauczycieli czy dyrektorów nie ma prawa nakładać jakiejkolwiek dyscypliny, nawet przy złym zachowaniu dziecka. Zdecydowano wtedy, że żaden nauczyciel nie będzie miał prawa dotknąć dziecka. I z tym się też zgodziliśmy. Wtedy też ktoś zasugerował społeczeństwu, aby pozwolić młodym dziewczynom na legalną aborcję, jeśli tylko taka ich wola. Niech nie mówią o tym swoim rodzicom. Przyjęliśmy ten pomysł, nie kwestionując go nawet. Niektórzy politycy orzekli, że zupełnie nieważne jest to, co każdy z nas robi w sferze prywatnej, byleby tylko nie zaniedbywał obowiązków zawodowych. I myśmy się na to wszystko zgodzili. A potem rzucono hasło w sprawie wydawania pornograficznych czasopism, że jest to zupełnie zdrowa rzecz, proste podziwianie pięknego ciała człowieka. Nazywano to wręcz artystyczną ekspresją. I z tym się też zgodziliśmy. A później powiedziano, chodźmy, będziemy kręcić show w telewizji i filmy, które będą promowały profanację, przemoc. Powróćmy miłość. Pokażmy, że prawdziwa, odpowiedzialna, wierna, uczciwa relacja z kimkolwiek jest niemożliwa.
jest poza modą. Nagrajmy muzykę, która będzie zachęcała do gwałtu, narkotyków, morderstwa, samobójstwa, relacji z szatanem. Powiedzieliśmy, to tylko takie małe odgałęzienie i nie ma żadnych skutków ubocznych. Nikt tego nie bierze naprawdę na poważnie. Niech grają, niech nagrywają. Jeszcze raz wszystko wytłumaczyliśmy wolnością słowa. A teraz zadajemy sobie pytanie o to, dlaczego nasze dzieci nie mają sumienia? Dlaczego nie rozróżniają dobra od zła? Zachowania właściwego od błędnego? Dlaczego nie przeszkadza im zabijanie ludzi, zarówno nieznajomych, jak i własnych kolegów z klasy, krewnych, a nawet samych siebie? I Ameryka się dziwi? Stawia pytanie Anna Grach. Najprawdopodobniej, gdybyśmy przeanalizowali to wszystko bardzo poważnie, stałoby się to zrozumiałe. Zbieramy to, co zasialiśmy. Kiedy to mówię, to nie po to, żeby oskarżać Amerykę o cokolwiek. Bo u nas jest to samo. Czynię to bardziej w tym celu, aby sformułować pytanie, czy w naszym polskim modelu wychowania nie stajemy się coraz bardziej podobni do tego, co zostało wypowiedziane w przytoczonym wywiadzie. Nie rozwiążemy dziś wszystkich problemów związanych z wychowaniem. Nawet jeśli Ministerstwo Edukacji Narodowej da zielone światło na programowanie wychowania w szkołach, nawet jeśli Biuro Programowania Katechezy będzie tak opracuje program nauczania religii, że będzie on sprzyjał wychowaniu, integralnemu wychowaniu człowieka, to i tak nie rozwiążemy wszystkich problemów związanych z wychowaniem. To jest praca na długie lata. S.C. Lewis, mówiąc o rozwoju człowieka, używa obrazu górskiej wędrówki. Jeśli Państwo pozwolą, to jedno tylko zdanie. Często jest tak, że stojąc na górskim szczycie, widzimy na wprost cel, do którego musimy dojść. Wydaje się, że jest on bardzo blisko. Tymczasem, gdybyśmy tam chcieli dojść na skróty, na przełaj, pewnie nie przeżylibyśmy tej drogi. Trzeba iść drogą, która układa się w serpentyny, bardzo często na poszczególnych etapach tej drogi tak naprawdę trzeba się trochę jakby oddalić od celu. Jedyną możliwością osiągnięcia punktu docelowego jest kroczenie wyznaczoną drogą, która układa się w serpentyny, są na niej różne zakręty. Raz oddalamy się od celu, by potem do niego dotrzeć. Może pojawić się zniechęcenie. Przecież ten Bóg jest tak blisko. Dlaczego mam iść w przeciwnym kierunku, skoro ja go widzę, on jest tam? To genialne ukazanie tego, czym jest wychowanie. To pokazanie drogi, w której niedopuszczalne są skróty. Myśląc o integralności, czy o konieczności integralnego wychowania młodego pokolenia, pamiętajmy dzisiaj o ojczyźnie. Bardzo dziękuję za tę intencję, też wypowiedzianą głośno na początku. Módlmy się za naszą ojczyznę. Może bardziej niż kiedykolwiek potrzeba, żebyśmy byli razem. Ale też módlmy się za polską szkołę, polskie dzieci, młodzież, nasze rodziny. Wychowujmy do wartości. Przekazujmy młodym wiarę. Uczmy kochać Pana Boga i drugiego człowieka. Nie da się wychować człowieka w oderwaniu od tego, co on myśli, co czuje, w co wierzy. Na tym polega integralność wychowania. Element religii jest niezwykle ważny. Przekazujmy miłość do ojczyzny, szacunek dla krzyża, chleba powszedniego. Nie zapominajmy o wartościach duchowych.